Już jesteśmy na wizji? Jesteśmy na linii? Słychać nas? Halo, halo. Siemano, tutaj z tej strony Kapsel. Witamy w naszym salonie wędkarski.com w Gdyni. Słuchajcie, wyszło słoneczko, a więc może czas poruszyć tematykę okularów przeciwsłonecznych. Z tejże okazji zaprosiliśmy do nas Marcina. Miałeś na Marcinku, chodź. Widzę, taki skrępowany. Tego pana już bardzo dobrze znacie. Cześć wszystkim. Ostatnie, z ostatniego live'ika z Lipperem. Dzisiaj będziemy mówić o... O Wiley X, o marce Wiley X, o okularach ochronnych, bo niekoniecznie są to tylko i wyłącznie okulary przeciwsłoneczne. Służą też wielu innym, że tak powiem, funkcjom, które mają wiele innych funkcji, które mają spełnić nad wodą podczas wędkowania. Może ja podejdę jeszcze na chwilę, jeśli powiedzcie nam, jak nas słychać, bo wiemy, że ostatnio były problemy. Teraz troszkę zmodyfikowaliśmy nasz mikrofon. Halo, halo, słychać nas? Słychać, halo. Więc napiszcie w komentarzu, proszę, czy słychać nas dobrze, a ja zerknę sobie na telefonie, czy ktoś jakiś komentarz nam napisał, czy nas dobrze słychać, bo w sumie jak się rozgadamy, a okaże się, że w ogóle nas nie słychać, no to będzie słabo. Jeszcze nie mamy odzewu. Czyli załóżmy, że dobrze nas słychać. Tak zakładamy odgórnie, że dobrze nas Myślę, słychać? Myślę, że dobrze nas słychać. Mamy dobry sprzęt, dzisiaj podłączone mikrofony, także sobie... Słychać. O, jest odpowiedź. No i superlansko, dzięki. Słuchajcie, no zmysł wzroku no, chyba jest potrzebny w każdej dziedzinie, w każdej kategorii wędkarstwa tak naprawdę. No dla mnie bez okularów nad wodą to jak bez ręki, tak? No nie jestem w stanie dobrze wędkować, zwłaszcza na pstrągach w tym przypadku, w tym okresie. No właśnie, może porozmawiamy trochę o właściwościach nowych modeli Captivate. Co to jest tak naprawdę technologia Captivate zastosowana w najnowszych modelach Wiley X? Marcinie, jakbyś mógł nam przedstawić, co to dokładnie jest ta technologia Captivate? Ja się wspomogę naszym katalogiem w języku polskim, w którym mamy świetnie objaśnione, co to jest technologia Captivate. Oczywiście ciężko jest opowiadać w ogóle o Wileyu z tego względu, że jest bardzo duża masa informacji i ciężko jest je posegregować. Zacząłeś od Captivate, od tego, czym jest Captivate, więc najpierw powiem o Captivate, potem powiemy o ogólnych cechach, jakie towarzyszą okularom Wiley X i po prostu dlaczego też taka cena jest ich, a nie inna. Pokażemy to na różnicach i przykładach i opowiemy. Postaramy się pokazać to namacalnie. Nawet. I jeszcze jedna ważna rzecz. Kto z nami dotrwa do końca, to już teraz wam powiem, że mamy przygotowany konkurs, w którym wygra aż 5 osób. Tak, i będzie losowanie w poniedziałek o godzinie 12 za tydzień. Kapsel, zrobisz losowanie? Oczywiście, zrobię losowanie. Także będzie losowanie na live. Oglądajcie do końca. No i przejdźmy do części tak, dokładnie. Technicznej. Na końcu będzie wszystko pokazane, co jest do wygrania i co trzeba zrobić. Także najpierw opowiemy, a potem przejdziemy do przyjemności. Słuchajcie, technologia Captivate jest to, tak pokrótce mówiąc, technologia filtrów, które odfiltrowują nam, zresztą tak sama nazwa mówi, te informacje, które przekazywane są do oka, które niekoniecznie są nam potrzebne. No i w technologii Captivate mamy takie cztery podstawowe, można powiedzieć, filtry. Pierwszy filtr jest to filtr światła niebieskiego, szkodliwego światła. Wiele można słyszeć, znaczy pewnie wiele słyszycie o tym, że siedzenie przed telewizorem jest bardzo szkodliwe, przed laptopem, że przed snem nie wolno siedzieć i tak dalej, bo to światło niebieskie jest szkodliwe. No to musicie zdawać sobie też sprawę z tego, że tego światła niebieskiego szkodliwego bardzo dużo jest na zewnątrz i słońce emituje zdecydowanie więcej tego szkodliwego światła niebieskiego, aniżeli taki ekran telefonu czy laptopa. Stąd też w Captivate jest wstawiony filtr światła niebieskiego, który praktycznie do zera wycina nam te szkodliwe promienie słoneczne, które są tam na przedziale tak naprawdę tego światła widzialnego, tego niebieskiego i wchodzące w ultrafiolet, tak, dokładnie, w UV. Więc to jest tak pomiędzy, więc zwykłe okulary, które mają filtr UV, to nie wycinają nam tego szkodliwego światła niebieskiego, tylko i wyłącznie te promieniowanie ultrafioletowe. Jeszcze należałoby wspomnieć, że mamy UVA, UVB, UVC. No, taki temat rzeka. Jednym słowem jest to po prostu zabezpieczenie dla naszego oka. To jest zabezpieczenie dla naszego oka i co nam to tak naprawdę daje z punktu widzenia wędkarza? Po pierwsze, obraz wydaje nam się dużo bardziej przejrzysty. Wyczuwamy taką głębię dzięki temu obrazu. Jak można by powiedzieć, że jesteśmy w stanie głębiej zajrzeć. No właśnie, też chciałem zapytać, czy to się przekłada na ostrość, bo moim zdaniem tutaj tak, namacalnie, zakładając okulary, słuchajcie, w sklepie, zależy jeszcze od soczewki, ale czasami widać tą różnicę mocniej, czasami mniej, ale jest znaczne poprawienie, znacznie lepsza ostrość obrazu. Takie jest bynajmniej moje odczucie, tak? Jest zdecydowanie, no bo tak jak mówię, im mniej tych zakłóceń dociera do naszego oka, no bo trzeba stwierdzić sobie jasno, fale światła, których nie widzimy, są dla naszego oka zakłóceniem. Więc ta część światła niebieskiego, która jest szkodliwa dla naszego oka, wpływa chociażby na samopoczucie. No bo na przykład prosty przykład, dlaczego boli nas głowa, jak jesteśmy na słońcu? Nie boli nas głowa dlatego, że świeci nam na czoło albo na czubek głowy,
tak? Tylko boli nas przez to, że takie szkodliwe promieniowania dostają się do naszej głowy przez oczy, tak? Oczy są jedynym tak naprawdę miejscem, gdzie światło się dostaje w głąb, można powiedzieć, naszej głowy, no tak? tak? I tak. one są odpowiedzialne. Więc jeśli boli was głowa, kiedy jesteście długo na słońcu, to jest spowodowane tylko i wyłącznie tym, że wasze oczy wchłonęły dość dużą ilość promieni, które są szkodliwe dla waszego organizmu. Po prostu tak to wygląda. Wspomniałeś o ostrości. Oczywiście ostrość jest wyższa, zaraz powiem o tym dlaczego, bo to też warto wspomnieć właśnie na podstawie tutaj tego obrazka, ponieważ powiedziałem o trzech filtrach bodajże, tak, o trzech i mamy dwa kolejne, dzięki którym uzyskujemy większą ostrość i wyższy kontrast. Są to filtry, które oddzielają nam, tak jak mamy tęczę, tak, i tęcza przychodzi z fioletowego, niebieski, potem w zielony, żółty i czerwony, no to mamy pełne spektrum światła. Każdy doskonale wie, że ludzkie oko, nie każdy, przepraszam za te stwierdzenie, ale warto zaznaczyć, że ludzkie oko rozpoznaje trzy podstawowe kolory, tak? Tak zwane RGB, red, green, blue, czyli czerwony, zielony, niebieski, tak? To od tyłu, można powiedzieć, czytając tą taką swoją tęczę. No i kolory przez siebie przechodzą płynnie, że to tak jak tutaj widzicie, że z fioletowego, potem przez taki błękitny, przez zielony, żółty i czerwony. No i bardzo dużo jest tam tych zakłóceń, które po prostu zaburzają nam te widzenie tych kolorów, można powiedzieć. I w momencie, kiedy, tak jak w technologii Captivate, wytniemy przejścia między barwami i zostawimy te trzy podstawowe, które tak naprawdę nasze oko najbardziej interesują i najlepiej rozpoznaje nasze oko, to przy usunięciu tego ułatwiamy rozpoznawanie kolorów naszym oczom tak naprawdę. Więc gdy zakładamy Captivate, no to czerwony jest dużo bardziej czerwony, taki nasycony, że to sam też zauważyłeś, tak, tak, oczywiście, to jest bez dwóch zdań. Pomarańczowy jest bardziej nasycony, zielony jest taki, no kurczę, jak jedzie teraz samochodem i ta trawa jest, wiecie, taka nie do końca zielona. Wystarczy założyć Captivate i już mamy wiosnę. Słuchajcie, no zapraszam do naszego sklepu, to zawsze robimy szybki teścik, mamy taki czerwony budynek naprzeciwko, tak, po drugiej stronie ulicy. I zawsze dajemy klientowi okulary Captivate właśnie, żeby sobie porównał ze zwykłą soczewką. Słuchajcie, no kontrast jest bardzo duży i ta głębia koloru rzeczywiście, no to działa. Także zapraszam do nas do sklepu, można to namacalnie zobaczyć i tego doświadczyć, no nie? Także... Dokładnie, tak jak mówisz, no wiadomo, ludzie kupują oczami. No to jest podstawowa zakupu, więc najpierw sobie powiedzieliśmy o tym aspekcie, który jesteście w stanie zauważyć i odczuć gołym okiem. Może nie wiem, teraz przejdźmy, żeby to chronologicznie było, do aspektów, tak, no można powiedzieć, bezpieczeństwa, tak? Co te okulary mają w sobie, że warto jest je mieć podczas aktywności. Takich już mechanicznych chyba, tak? Tak, no to są rzeczy, aspekty takie niezauważalne, ale to są niuanse, które są niezmiernie ważne. No ja ostatnio znalazłem takie w sumie chyba najlepsze porównanie, jakie udało mi się na chwilę obecną znaleźć, to porównanie do samochodu. Gdy kupujemy drogi samochód, on zapewnia nam komfort, jest nam wygodnie, czujemy się w nim bezpiecznie, ma 5 gwiazdek testów NCAP i tak dalej. Jak kupujemy coś małego, taniego, pokroju Fiata Seicento, no to nie oczekujemy od tego, że jest bezpieczny, bo strefa zgniotu kończy się na tylnej kanapie przy zderzeniu czołowym, tak? No tak. No i tak naprawdę nie mamy w tym żadnego komfortu, więc poza aspektem, że kupujemy oczami, to oczekujemy też od tego zakupu, żeby dawało nam ten komfort. I tak jak powiedzieliśmy, pierwszym aspektem jest komfort widzenia, że widzimy lepiej, głębiej, kontrast mamy nasycony, co pozwala nam na więcej. Ja tylko dodam jeszcze do tego, co mówiliśmy, bo w sumie to jest ważne, że my jesteśmy obydwoje spinningistami i ty jeszcze jesteś muszkarzem. Nie wiem, czy zdarza ci się z fiderem na fider wędkować, na bacika, spławik, cienka antenka. Sporadycznie, ale to bardzo dużym takim plusem, który płynie z używania technologii Captivate w Wileyach, jest to, że na przykład jeśli łowimy na fider, to wiadomo, naszym zadaniem w dużej mierze przez połowę jest obserwowanie drgającej szczytówki, która jest cienka, przeważnie pomarańczowa, zielona lub żółta. Tak, mamy ją na tle jak falującej tak, wody, albo trzcin, odbijających się refleksów. No i uwierzcie mi, mam kilku przyjaciół, kolegów, którzy są fiderowcami, tudzież łowią wyczynowo na tyczkę i obserwują cieniutką szklaną antenkę z odległości 13 metrów. I oni po założeniu Wiley po prostu odkryli taki naprawdę następny level wędkowania, ponieważ są w stanie dużo dłużej się patrzeć na te cienkie elementy. Wszystkie refleksy, które się odbijają od wody i zaburzają im widoczność właśnie tego, czy to sławika, czy antenki od fidera, są zniwelowane dzięki polaryzacji, o której zaraz powiemy. No i to tak naprawdę zmęczenie oczu, tak? Tak. Oni się nie, no właśnie to też chciałem poruszyć ten temat. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście możecie powiedzieć, że każde okulary polaryzacyjne mają jakieś wtedy stopień polaryzacji i tak dalej. I słuchajcie, rzeczywiście tak jest, czyli poprawia to tam mimo wszystko gdzieś to pole widzenia tych cieniutkich antenek czy tak, tak dalej, ale no właśnie tutaj ten komfort i wygoda, no bo łowiąc dłuższy czas w zwykłych okularach polaryzacyjnych jesteśmy w stanie lepiej widzieć, jednakże no po czasie ten komfort się psuje i rzeczywiście
no jest, staje się to niewygodne. No bo ile ja czegoś takiego nie doświadczyłem, no ja osobiście łowiąc na przykład, mam tutaj takie swoje ulubione soczewki, o których zaraz opowiem. No tak jak zaczyna się dzień, zakładam oileję, jestem, potrafi być przez 10-12 godzin, no nie odczuwam żadnego dyskomfortu, tak? Oko się nie męczy. O, to chciałem do tego dążyć, no że oko się nie męczy. To są te aspekty, które już poruszyliśmy, że oko się nie męczy dzięki odpowiednim filtrom, które te oko chronią przed złymi promieniowaniami, które są dla naszego oka niebezpieczne, notabene, no bo promieniowanie UV jest bardzo szkodliwe dla ludzkiego organizmu. Ja wyjąłem z modelu Bridge. To są moje okulary akurat, więc pozwoliłem sobie wyjąć z nich soczewkę. Postaram się podejść bliżej i pokazać Wam różnicę między tanią soczewką, tak? I zaraz opowiemy sobie w ogóle o soczewce, co ona ma w sobie, jak jest zbudowana. No dokładnie. Nie wiem, czy to będzie widać. Ta soczewka jest stosunkowo gruba, ona jest, widać, jest ok? Ona jest zbudowana z 8 warstw poliwęglanu, jest klejona, jest szlifowana. Pokrótce można powiedzieć, że ta soczewka jest tak przygotowana, jak wszystkie soczewki w salonach optycznych, tak? Czyli można powiedzieć, że jest bezpieczna dla oka. Ona nam nie zaburza pola widzenia w żadnym stopniu. Przekazuje nam te informacje tak, jak powinniśmy dostać. Nie są one zniekształcone i tak dalej. No i tutaj mamy dla porównania soczewkę z tanich okularów. Mam nadzieję, że to jest widać. Już możemy nie mieć ostrości. No, tutaj z tą ostrością są problemy. O, teraz było dokładnie tak widać. No, jest. Sam widzicie, jaka jest różnica w grubości. Jeśli, powiem Wam tak, jeśli te okulary są ośmiokrotnie tańsze od tych, to chociażby aspekt, że tu jest jedna warstwa, pokażę Wam czego. O, zobaczcie. To jest tak naprawdę wytłoczka plastikowa, którą ja mogę, widzicie, jak połamę, to ja zapłacę. Słuchajcie, można je giąć w palcach bez żadnego problemu, więc tutaj bezpieczeństwa tak naprawdę nie macie żadnego. Z wajlejami, choć kapsel. Tak? Ale mam co, pogiąć się jeszcze trochę? Nie, po prostu troszeczkę wyżej. Aha, płaszczyźnie to nie było. Żeby nie było, że ja używam nie siły, weź się, spróbuj. Tak. Uelastycznić. Słuchajcie, no nie da się. No dość ciężko. Jednym z dowodów na to i takim aspektem bezpieczeństwa, może tu będzie kiepsko nas widać. Jest to, że Wileye posiadają wszystkie niezbędne certyfikaty, żeby być w pełni okularami w pełni ochronnymi. Marka Wileye X w ogóle wywodzi się, można powiedzieć, z wojska, bo pierwsze okulary zostały właśnie wyprodukowane, stworzone dla armii amerykańskiej, dla bezpieczeństwa żołnierzy. To na marginesie, że można to zaobserwować w niektórych filmach amerykańskich, na przykład takich jak Sniper, w których też wojsko używało okularów Wileye X. To taka ciekawostka. Wojsko, policja, straż pożarna i tak dalej. Więc te okulary w dużej mierze są stworzone po to, żeby chronić nasze oko przed urazami zewnętrznymi. I pokażę Wam tutaj dwie szyby, które zostały poddane ostrzałowi z broni gładkolufowej, z tak popularnej broni śrutowej, na przykład na kaczki, jak ludzie sobie chodzą na polowania. I to zostało poddane ostrzałowi z 10 metrów. Jak widzicie, są porobione kratery, natomiast z drugiej strony no, delikatnie tutaj się to wybrzuszyło. To wszystko jest zapewnione tak naprawdę dzięki tej kilkuwarstwowej, ośmiowarstwowej soczewce. To oczywiście są szyby od okularów taktycznych, strzeleckich, ale one się niczym nie różnią od normalnych polaryzacyjnych szkieł, które mamy w Wileyach w sklepie tutaj u nas. Więc jak widzicie, nawet jak przez przypadek ktoś do Was strzeli, to Wam oka nie wystrzeli. No ale to tak abstrahując. No, abstrahując i abstrahując już. Oczywiście wiecie, wiele użytkowników Wileye używa ich tak, do sportów, czy to zimowych, czy do sportów wodnych, czy do właśnie strzelectwa. I we wszystkich tych aspektach one sprawdzają się fenomenalnie i dają Wam gwarancję bezpieczeństwa. Jak wiemy, w tych czasach bezpieczeństwo jest niezmiernie ważne. No a oczy, no to nie odrasta, tego się nie da przeszczepić. No i bez jednego trzeba oka. Trzeba po prostu chronić. Tak, trzeba chronić. Ja Wam powiem, miałem taki przykład swojego życia, zdarzyło mi się. Jak mówiłem na muchę, trafiłem się z streamerem w oko. Tak, no i całe szczęście jeszcze oko jest. A nie miałem wtedy okularów. No ja na marginesie jeszcze mogę dodać chyba, że jako, że to są okulary ochronne, taka ciekawostka dla osób posiadających firmy, własne działalności, można je sobie po prostu wliczyć w koszta. Tak? Jesteśmy w stanie wystawić faktury na okularki, jako okulary ochronne, bo posiadają wszystkie testy, tak jak Marcin wcześniej wspomniał. I odliczamy sobie cały wacik, 23% od ceny jest mniej, wraca do Was. A na pewno wielu wędkarzy prowadzi własne działalności, w których ochrona jest wskazana, więc faktycznie dobrze, że o tym wspomniałeś.
Słuchajcie, wrócimy jeszcze sobie, może ja zdejmę to ze swojej głowy, wróćmy jeszcze do samej budowy Wiley, bo już wspomnieliśmy, że soczewka jest ośmiowarstwowa. Ważnym aspektem też tej soczewki jest to, że wszystkie filtry są schowane w tej soczewce w środku. I ten filtr, który wędkarzy z tytułu najbardziej interesuje, jest to filtr polaryzacyjny. No i warto zaznaczyć, że marka Wiley X jako jedyna certyfikuje umiejscowienie filtra polaryzacyjnego. Czyli mamy pewność, że na każdym krańcu soczewki filtr polaryzacyjny działa nam tak samo. Tak? Czyli nie jest tak, że w centralnej części soczewki mamy super polaryzację, a na krawędziach już ta polaryzacja jest słabsza. I dlaczego o tym mówię? W momencie, kiedy zakładamy okulary, tak, i ta polaryzacja na krawędziach nie działa tak, jak powinna, no to przez te szczeliny, gdzie polaryzacja jest, można powiedzieć, powykrzywiana, dostaje nam się światło załamane, więc filtr polaryzacyjny, ok, jeśli jesteście w sklepie, ja wiem, że bardzo popularne są takie obrazki, gdzie nic nie widać, tak, zakładasz okulary i o, raptem jakaś pani ładna jest na obrazku, tak? No oczywiście, jeśli patrzycie tak centralnie, przez centralną część soczewki, to praktycznie w każdych okularach polaryzacyjnych takie coś zaistnieje, w mniejszym bądź większym stopniu, ale w sytuacji, kiedy przekręcicie wzrok i spojrzycie się przez krawędź soczewki, no to ta pani już praktycznie nie będzie, no ona będzie zanikała, więc możecie sobie to zaobserwować po prostu na zasadzie takiej. A tutaj mamy filtr certyfikowany i w sumie Wiley chyba jako jedyna, tak, jako jedyna, mogę stwierdzić, zaryzykować to stwierdzenie, że marka Wiley jako jedyna certyfikuje umiejscowienie filtra polaryzacyjnego. No i co jest jeszcze niezwykle ważne, przepraszam, że ci przerwę. Dzięki temu, że filtr jest umieszczony pomiędzy soczewkami, nie uszkodzimy go. Jest tak naprawdę na stałe. Tak. Dopóki nie zgubicie okularów, ten filtr tam będzie, bo w zwykłych okularach polaryzacyjnych niestety polaryzacja naniesiona jest na wierzch soczewki, tak, dokładnie. Czyli przez jakieś pocieranie, czy choćby czyszczenie delikatną szmatką, ta polaryzacja po czasie, po roku, po dwóch, w zależności od jakości okularów i soczewki, ta polaryzacja Wam się zużyje i zniszczy. Także okulary polaryzacyjne za jakiś czas polaryzacyjne już nie będą. A dzięki temu, że tutaj ta polaryzacja jest zatopiona, będzie ona po prostu na zawsze. Tak, ona jest między warstwami, więc jest chroniona. Oczywiście jak uszkodzicie sobie zewnętrzną powłokę, tak zwane lustro, no to nie uszkadzacie filtrów, które są wewnątrz soczewki, więc tracicie tylko aspekty wizualne, a nie tracicie walorów, które są. Jak już tu powiedziałem o tym zarysowaniu, no to warto jest to zaznaczyć, bo wiele osób oczywiście uważa, że kupując okulary za 800-600 zł, one oczekują o niezniszczalności. Stworzyła się taka otoczka niezniszczalności, tak, Wileya. Tak. Ja Wam wytłumaczę, o co chodzi. To nie jest tak, że te okulary są niezniszczalne i to jest tak samo jak z samochodem, który ma 5 gwiazdek w teście NCAP. My, jako marka Wiley X, dajemy gwarancję, że przy jakimkolwiek zdarzeniu, uderzeniu i tak dalej, jak widzieliście nawet podczas ostrzału z 10 metrów z broni śrutowej, gładkolufowej, przepraszam, daje to Wam bezpieczeństwo, że nie przebije Wam to soczewki, tak? Czyli oko jest bezpieczne. Ale tak samo jak kupicie taki samochód, jak uderzycie w ścianę, to jeśli wyjdziecie z niego i otrzepiecie się, to nie będziecie oczekiwali, że ten samochód będzie cały nienaruszony, tak? Na pewno będzie zarysowany. Bo bądźmy szczerzy, właśnie, delikatnie przerysujemy w słupek, nie trzeba używać siły i zarysuje nam się auto. I nikt nie pojedzie do salonu i powie, panowie, bo ja mam 5 lat, czy tam 8 lat gwarancji na powłokę lakierniczą, proszę malować. No tak, oczywiście. I w Wileyu jest ta sama historia. To jest dożywotnia gwarancja na soczewki. W momencie, kiedy zacznie Wam się coś łuszczyć, jakieś pęcherze powietrza pojawiać się między warstwami, bo tak jak wspomnieliśmy, soczewka jest sklejona z 8 warstw, więc ma prawo coś się stać, tak? No to wtedy takie okulary podlegają oczywiście reklamacji. Tak. Tak, chciałem tylko to zaznaczyć, żeby... Tak, jest to dość ważne, to jest dość ważne właśnie, bo tu płacimy takie za bezpieczeństwo, się zdarzają za te po prostu, certyfikaty. Tak? I to jest najważniejsze, żebyśmy mieli pewność. Ja osobiście, oczywiście przyznam się bez bycia, kiedyś używałem tańszych okularów, ale jak nabrałem świadomości, tak? Każdy człowiek się z czasem nabiera świadomości pewnej. No i jeśli mogę sobie zapewnić bezpieczeństwo i załóżmy to kosztuje 800 zł, no ale to oko i to oko, ja cenię dużo wyżej osobiście. No tak. Tak? Więc tak, jeśli chodzi o soczewkę, wracamy do soczewki, mamy omówione, że wszystkie najważniejsze rzeczy mamy w środku. Powiedzmy sobie jeszcze o tym, co jest na zewnątrz, ponieważ w Wileyach mamy dwa rodzaje powłok zewnętrznych. Mamy powłokę hydrofobową i oleofobową. To są dwa rodzaje powłok, które zapobiegają przyleganiu brudów. Można to tak najprościej powiedzieć, że mamy w tych powłokach zmniejszoną porowatość struktury, tak? Czyli im mniej porów takich mikroskopijnych, tym mniejsza możliwość przywierania brudu do okularów, tak? Hydrofobowa powłoka jest troszkę słabsza i jest to w soczewkach premium zastosowane, czyli w tych tańszych Wileyach. Natomiast w Captivate, w serii Captivate mamy oleofobową,
jeszcze gładszą, o jeszcze mniejszej możliwości tak naprawdę przylegania struktur do powierzchni szkła, więc to jest też istotne, bo jeśli nie przylega Wam brud, kurz i tak dalej do soczewki, jeśli sobie weźmiecie i przetrzecie nawet tak, kurczę, koszulką, przepraszam, no to praktycznie rzecz biorąc nie macie szans na prusowanie, chociaż ja oczywiście odradzam używanie koszulki. W zestawie do Wairei macie miękkie tui, które służy jako ścieleczka. Tak, czyścić. I używajmy tego, wytrzepmy sobie to na początku, bo musimy wziąć pod uwagę, że każdy twardszy element, w sensie załóżmy jakbyśmy wzięli tutaj metal, to byśmy to porysowali, ale jak weźmiemy coś miększego od poliwęglanu, to tego nie porysujemy, tak? Bo soczewki są z ośmiowarstwowego poliwęglanu. Wybaczcie, że to jest tak wszystko rozsypane. Dużo trudnych słów na pewno. Naprawdę jest dużo informacji i ciężko jest je wszystkie zsynchronizować, żeby one były tak po kolei Wam przekazane. No ale dobra, jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie soczewki, myślę, że jeszcze też będziemy robili live może jakieś z nadwody, zrobimy to wtedy więcej opowiemy, żeby było mniej chaotycznie o konkretnych szkłach, bo jeszcze mamy dużo do opowiadania. Słuchajcie, a najprościej będzie po prostu, jak przyjdziecie do któregoś z naszych salonów, włożycie okulary i zobaczycie namacalnie tą różnicę, bo już pomijając wszystkie aspekty bezpieczeństwa i tak dalej, bo ja prawdę mówiąc używam okularów ILX, już nie kupowałem ich z intencją o własnym bezpieczeństwie, może tak jak ty, nie zwracam aż tak na to uwagi, ale właśnie ze względu na tą jakość, na tą ostrość, no jest to coś, no co ciężko opisać tak naprawdę, trzeba to po prostu doświadczyć namacalnie, włożyć te okulary, a najlepiej nad wodą jeszcze w praktyce. No. Jest to duży komfort, duża wygoda, po prostu duża różnica pomiędzy zwykłymi okularami. No, nie? Wiesz, kiedy ja zacząłem myśleć w kwestiach bezpieczeństwa nad wodą i ogólnie rzecz biorąc uprawiać różne aktywności, w momencie, kiedy prawie wtedy straciłem oko, uderzając klimerem, przez to, że nie miałem żadnych okularów. I obawiam się, że niestety to jest zakorzenione w naszej mentalności, że tak zwany mądry Polak po szkodzie, uczymy się na błędach i tak dalej, i tak dalej. I nie zapobiegamy jakimś wydarzeniom. Ktoś może powiedzieć, o ja w życiu nie słyszałem, żeby ktoś uderzył sobie na przykład główko jigową w oko, tak? No ja też nie znam nikogo osobiście, kto zginął w wypadku samochodowym na przykład. Nie? Albo ale to nie znaczy, że to się nie zdarza. I ja osobiście w tamtym roku sobie strzeliłem, mając Wileye na oczach, właśnie bricze. Centralnie w oko 25-gramowa główka jigowa wystrzeliła z pyska ładnego sandacza przy samej burcie. No całe szczęście skończyło się delikatnie tylko takim zaczerwienieniem oka, bo ramka jednak się odbiła, tak? Ale oko całe, najważniejsze. Z aspektów technicznych to następnym razem też poruszymy dużo więcej tego już wszystkiego. I tak dość dużo informacji tak, dzisiaj przekazałeś. Mówimy, a myślę, że a przejdziemy do konkretów, czyli opiszemy kilka nowych modelów, tak? Właśnie, przejdźmy do najważniejszych rzeczy, bo pojawiła się teraz nowa seria, jeśli chodzi o Wileya, nowa seria z soczewkami Captivate. Jest to tak zwana seria Active Six. Jeśli możesz, to podtrzymaj jeszcze to, ja pokażę, jaka jest różnica w serii Active Six. Wcześniej mieliśmy soczewki z krzywą wygięcia w skali od chyba 5 do 10, już nie chcę Wam kłamać. W każdym razie sami możecie zobaczyć na własne oczy. Tutaj mamy soczewkę zwykłą Active, a tu mamy Active Six. Jak widzicie, zakrzywienie soczewki jest dużo mniejsze. Czyli tak, mamy soczewki stricte sportowe, które nam zakrywają tutaj. Bardzo przylegają, dostęp. Prawda? Tak, one bardzo mocno przylegają. One są świetne do aktywności wędkarskich z tego tytułu, że właśnie odcinają, tak jak ja zobaczyłem, to tutaj założyłem to klary, nie mam w ogóle dostępu światła z zewnątrz, tak? To wszystko wpada do oczu przez soczewkę. Dla mnie jest to niesamowicie ważne i właśnie też wybieram, też używam Wileye z taką krzywą zagięcia, bo nie ma możliwości w ogóle, żeby światło dostało się dookoła, tak? Jest to bardzo wygodne. No mnie to osobiście rozprasza. No wiadomo, są to fajne okulary też jako okulary niewędkarskie, czyli do wyjścia na plażę. Na ale poczekaj, kapsy, bo jest jedna ważna rzecz. No. Te okulary świetne do łowienia na rzekce, kiedy ta polaryzacja w 100% musimy wycisnąć maksa, żeby widzieć jak najwięcej się da. Ale w momencie, kiedy łowimy na łódce i tak naprawdę ta polaryzacja ma nam działać na takiej zasadzie, że zbijać nam wszystkie refleksy, tak? Mamy się czuć bezpiecznie i mamy też wyglądać bardziej na czasie. Do takich ludzi dedykowana jest właśnie seria Active Six, czyli oprawki tak zwane bardziej lifestyle'owe, casualowe, wypłaszczone. Wyglądamy w nich, tak można powiedzieć, dużo bardziej miejsko, nie sportowo. Nie są to tak zwane szybkie okulary, jak to ktoś mi kiedyś powiedział, w szybkich okularach. Tak? No tutaj mamy takie dosłownie casualówki, w których możemy iść na ryby, możemy pójść na miasto, możemy pójść do samochodu i tak dalej, jest wszystko fajnie. Więc ta seria właśnie powstała w dedykacji dla ludzi szukających uniwersalnych okularów połączonych z ochroną, którą gwarantuje Wileye, certyfikowanych okularów. No i jak widzicie, mamy tutaj kilka modeli. Tutaj mamy na przykład model Trek w niebieskim szkle, jest to Trek 09. Bardzo ładna, transparentna, taka opalana ramka.
niebieskie szkła, to znaczy najbardziej popularne, tak, numer 09 szkła, znany z bossów, najbardziej popularnych okularów. Tutaj mam Ovation, jest to również oprawka Active Six, ramka mleczna, również delikatnie transparentna, szkło te same niebieskie, czyli szkło 09. Słuchajcie, mi osobiście urzekła seria na przykład okularów Wiley X Helix, nie? Tak. Są to takie właśnie lifestyle'owe okulary, tak jak powiedziałeś, no mi osobiście bardzo dobrze leżą i myślę, że to jest, jest to seria, która najbardziej podoba mi się z okularów na 2022 rok, tak? Bo nie wiem, czy wspomnieliśmy, że są to nowe modele. Tak, to są nowości na 2022, które wyszły na rynek, tak? Od tego tygodnia, tam zeszłego, końcówka zeszłego tygodnia są dostępne. Słuchajcie, Helixy występują też, tutaj akurat w sklepie mamy dwa modele. Wszystkie nowości typu na przykład Ovation, typu Trek, Alpha, bo jeszcze mamy jedną oprawkę, która się nazywa Alpha. Tu mamy Alpha. O. Tutaj też mam. Tak, masz to, a tu masz to samo Alpha. Dokładnie. Także mamy też Alpha. Są też oprawki damskie, jednak na sklepie ich nie ma, więc mamy tak, z męskich mamy Alpha, Treka, Ovation i Helixa. Wszystkie występują w czterech wariacjach kolorystycznych. Tutaj mamy akurat tą najbardziej popularną niebieską. Tutaj szkło bursztynowe, takie miedziane lustro. Jest to jaśniejsze szkło, więc jak szukacie okularów, załóżmy na takie słabsze warunki oświetleniowe, to jak najbardziej Helix właśnie w tym szkle się do tego sprawdzi. Tutaj niebieskie szkło, które stosunkowo mocno przyciemne. Więc jak widzicie, pojawia się alternatywa dla tych szybkich okularów i mamy też możliwość wybrania sobie bardziej takich casualowych. Ja sobie tu je odstawię, bo to jest moje, więc coś by nie było. Słuchajcie, oprócz tego, żeby... dam tobie twojego ulubionego. Oprócz tego, żeby nie było, mamy jeszcze przygotowane trzy nowości okularów serii Active. Tu akurat mam Climate Control, jest to oprawka o nazwie Grid. Proszę. No i ona występuje tutaj w dwóch wersjach. Mamy taką bardzo ładną, jasną, szarą oprawkę ze szkłami tak zwanymi Emerald, można powiedzieć, bo to jest bardzo znane, uniwersalne szkło, że ty jesteś użytkownikiem tych szkieł, więc ja pozwolę sobie oddać tobie za chwilę głos. I tutaj mamy jeszcze Grida w ciemniejszej wersji soczewki, jest to bez lustra, szara soczewka, szara baza szkła bez lustra i ładna taka wojskowa, można powiedzieć, zieleń, która pokrywa oprawkę. Więc tutaj mamy dwie nowości, nowa oprawka. Jest to Grid. No i tu też masz. No i tutaj mamy tak naprawdę, można powiedzieć, że też po części nowość, to jest, po części odświeżony. To jest remake. O tak, dokładnie. Odświeżony stary model Omegi. Stara dobra Omega to są okulary, których osobiście używam. Dlaczego ich używam? No właśnie, dla mnie osobiście, bo tak jak wcześniej wspomniałem, ta krzywizna jest świetna, jeżeli chodzi o dopasowanie do twarzy, nie dopuszcza w ogóle światła. No ale co jest najważniejsze dla mnie, no to oczywiście soczewka w tych okularach, dla których ją wybrałem te okulary tak naprawdę. Wcześniej wspomniałeś o soczewce bodaj, że tych okularów, że są dobre na tak, niekorzystne warunki świetlne. Tu mamy Omega w tej soczewce, tak? Słuchajcie, ale ja właśnie też podzielam to twoje stwierdzenie, jeśli chodzi o tą soczewkę. Mimo, że jest uniwersalna to, tak, jest bardzo uniwersalna. Ze względu na to, słuchajcie, no tego nie widać. Ona tutaj z zewnątrz jest niebieska, tak? Jednakże po włożeniu okularów ta soczewka jest bardzo jasna. Ona jest bardzo jasna. To jest taki lekki róż, można by powiedzieć. To bo bazy w tych, właśnie, to jest też ważny element. Bazę mamy tą samą, bo w jednych i w drugich tych okularach mamy bazę brązową szkła. Czyli szkło jest brązowe, a aspekty zewnętrzne, wizualne mamy różniące się. I tu mamy lustro zielone, a tu mamy lustro miedziane. I lustro powoduje, że delikatnie kolory inaczej wyglądają w okularach, ale baza soczewki jest ta sama. Mm. Więc można powiedzieć, że wyciągamy z tych okularów bardzo podobne wartości, jednak to różni się kosmetycznie, tak? Mm-hmm. No słuchajcie, dla mnie to jest niezwykle ważne, bo tak naprawdę dzięki tej soczewce mogę wędkować nie tylko w słońcu, przed którym mnie chroni ta soczewka, ale także w pochmurne dni, bądź zmierzchu, czy wczesnym świcie, tak? Jeżeli jest pochmurnie, no jednym słowem, jeśli nie ma dostępu do dużej ilości światła, ta soczewka nie dyskwalifikuje mnie z tego, żeby po prostu nie używać okularów. Dalej. A załóż się, to coś pokażemy. Bardzo ważna rzecz, że są szerokie załóżniki i jesteś tutaj chroniony z boku od światła, tak samo. Gdybyś miał cieniutkie, takie jak na przykład to ja sobie w Ovation założę, tak, no po prostu widzicie, jaka jest różnica, jak tak bokiem stoimy. U mnie tutaj wpada dość dużo światła, a u ciebie nie wpada, tak? Więc no dokładnie. Jeśli zależy wam na tym, żeby się idealnie odizolować tak naprawdę od zewnętrznych warunków, od światła zewnętrznego, to musicie też zwrócić uwagę, żeby ta soczewka tak wam super przylegała tutaj do twarzy,
I to jest bardzo ważny element wyboru, tak? Żeby nie kierować się w 100% tym, co nam się super podoba. Tu mamy serię podoba mi się, czyli Active Six, a dokładnie. Praktyczne. Bardzo praktyczne. Kapsel wam na pewno doradzi, jak przyjdziecie. Tak, dokładnie. Więc. Ja też chciałbym zaznaczyć, bo często padają pytania w sklepie bądź zapytania mailowe. Słuchajcie, jakie polecać okulary, jakie mamy wybrać? To tak do końca nie jest tak, że możemy komuś w 100% do końca doradzić i polecić okulary. Możemy wspomnieć o tych aspektach i właściwościach, ale pamiętajcie, że wybór okularów to jest tak naprawdę jak wybór butów czy ciucha, tak? Tak, no, patrzymy na jakość, ale to ma też się nam podobać i być praktycznym, także słuchajcie, no. Dalej odwołam się do tego, że zapraszam do nas do sklepu, żeby sobie przymierzyć. Dokładnie. Te okulary. Słuchajcie, jeśli mowa o wizycie w sklepie, to ja wam pokażę parę rzeczy. Pomóż mi, proszę pana. Które marka Wiley X ma w sprzedaży poza okularami? Tak, bo marka Wiley X to nie tylko okulary, są to też również akcesoria, bardzo praktyczne akcesoria do wykorzystywania właśnie w sportach outdoorowych, czy też na siłowni, czy w samochodzie, czy na rybach. Tutaj mamy na przykład świetny bidon, bardzo wytrzymały, zrobiony również z poliwęglanu. Najfajniejszą funkcją tego bidonu jest to, że on tu ma magnes. Tak, nakrętka nam się łapie na magnes, więc kurde, jest super praktyczny w ogóle, słuchajcie, do picia. No, więc bidony też są dostępne w wędkarski.com. To jest jedna rzecz. Potem mamy tak, termos. Duży on bodajże ma, z tego co pamiętam, 0,85 litra, więc prawie litrowy. Bardzo dobrze trzyma, to jest akurat mój prywatny model i już go sprawdziłem w boju na Pstrągach, jak było troszkę zimniej, i naprawdę super trzyma. No i ja będę używał na pewno jeszcze na lato. Gorąco, więc zimny napój, oczywiście trzymanie termiki w termosach działa w dwie strony, więc zimno utrzymuje i ciepło tak samo. No i super w ogóle to jest opcja, kubek do kawy, kubek termiczny. Szkoda, że nie mamy wody, bo on jest idealnie szczelny, nic się z niego nie wylewa. Świetny do samochodu, pomieści dużą kawkę. Jak widzicie, super wszystko uszczelnione. Oczywiście są to gadżety, informujemy, że wędkarski kom po prostu są do kupienia. Oczywiście poza tym są też czapki. Powstrzymaj, bo jak już doszliśmy do czapki, to w końcu powiemy o tym konkursie. Dokładnie, mamy konkurs, oczywiście, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, dla wytrwałych, którzy zostali z nami do końca. Także Marcinie, przedstaw, co jest do zgarnięcia. Słuchajcie, do zgarnięcia mamy tak, tą piękną czapkę Wiley'a, którą właśnie Kapsel jako model założył. I to jest główna nagroda, jeśli chodzi o nasz konkurs. Mamy do zgarnięcia dwie smycze Wiley'a z karabinczykami. I mamy jeszcze do zgarnięcia, poczekajcie sekundkę, bo ja gdzieś tutaj mam. Mam. Nie będę otwierał, żeby nie było, że jest otwierane. I mamy do zgarnięcia jeszcze dwa breloki z paracordu. To myślałem, że samochód, bo to kluczyki. Nie, czekajcie. Dwa breloki jeszcze, tutaj mamy zapakowane dwa breloki z paracordu. Jest to linka taktyczna, spadochronowa tak zwana linka, więc możecie to rozwiązać i zawsze jakoś może uratować taki karabinczyk, taki bryloczek, tak? Ja używam to do kluczy, świetna sprawa, więc pięć osób wygrywa, tak? Czyli na live poniedziałkowym dwie osoby wygrywają breloki z paracordu, dwie osoby wygrywają smycz, a główna nagroda poleci do jednej osoby, ta piękna czapka Wiley'a z błękitnym logo. Ja się obawiam tylko, że nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego, że powinniśmy mówić więcej, bo zawsze czuję niedosyt w przekazywaniu ja informacji. Ja myślę, że powiedziałeś dzisiaj, Marcinie, dostatecznie dużo. Moja głowa aż huczy po prostu od przepływu informacji. Dużo się też oczywiście znowu dowiedziałem. Jak nie o Deeperze, to Wiley'ach. No takie wizyty są... Wiedziałem, o czym zapomniałem. Słuchajcie, bo jeszcze ważna rzecz. Wędkarski.com od dzisiaj będą dostępne koszulki. I bodajże będą trzy modele koszulek dostępnych. Od rozmiaru M do podwójnego XL. Także jeśli macie ochotę sobie taką fajną koszuleczkę sprawić, to też zapraszamy, bo wszystko będzie dostępne dzisiaj na stacjonarnym sklepie i na sklepie internetowym. No dokładnie. Dobra, to jeszcze do zakończenia założę może te właśnie damskie okularki. Nie zapomniałem o swoich kobietach. Są też takie modele jak Affinity na przykład, które możemy podarować swojej kobiecie. Tak. Słuchajcie, także no co. No ja dużo bardzo Ci dziękuję, Marcinie, po raz kolejny za to, że przyjechałeś nam tutaj sprzedać po prostu potężną wiedzę, tym razem na temat tych cudownych okularów. Was, kochani, zapraszam do naszych salonów, na stronę internetową. No i co? I życzę powodzenia w konkursie. Dziękuję ja Ci, Marcin. Sobie do Twoich rąk.